Cześć, siemano, witajcie z tej strony Misterna 15. Witamy serdecznie na naszej serii po sąsiedzku. Jest oczywiście Boluj ze mną. Dzień dobry. Chyba nawet słychać, nie wiem, ale trąbił tam z daleka. Ja wraz z Zetorem i z Beczuszką cisnę na pełnej, bo mamy piękną cenę za mleko, a ja mam aż 7400 prawie litrów mleka. Jeszcze dla pewności sprawdzę, czy ta cena trzyma się, i ona się trzyma, więc odpalamy maszynerię i lecimy. Trójeczka i ogień. Pieniążki są mega potrzebne, bo dzisiaj bardzo dużo pieniędzy wydam. To jest taki trochę skok, przeskok moim zdaniem do przodu. Ja wiem. Bo ryzykuję tym, że tracę wszystkie pieniądze, które ciężko zarobiłem. Ale może uda się je zwrócić w zawrotnym tempie. Oby tak było. Zobaczymy. Jeszcze mam parę informacji, które wam w tym odcinku co do serii przekażę, więc oglądajcie, bo tutaj na samym początku będzie dużo szczegółów, które wam pokażę, ale to krok po kroku. Najpierw jedziemy sprzedać mleko i już widzę, że będę musiał ustąpić pierwszeństwa Antkowi. Myślałem, że mi. Tylko Antkowi, bo tu nikt więcej nie jedzie. Ty to jesteś w drugiej stronie mapy, więc... O, wyłączyło się git. Dobra, to można jechać. Piąteczka pod górę. Dzisiaj mleczko niestety nie umaryli, tylko na SKR-ze. Sprzedajemy. Więc... Obym zarobił jak najwięcej, bo tu jak mówię, pieniądz mi jest mega potrzebny. Każdy grosz się liczy, żebym nie został z zerem po odcinku. Bo to, co planuję dzisiaj kupić, to... jest mega duży koszt i mi zabierze kupę pieniędzy. Ale ja mam jeszcze bardzo, bardzo dużo roboty, bo muszę zasadzić ziemniaki i zasiać ostatnie pole rzepaku, które zaraz zobaczycie, bo jak sprzedam mleko, to od razu jadę i muszę napełnić sobie beczkę wody. Sprzedajemy mleko. No i teraz najważniejsze pytanie, ile dostanę za 7000 litrów mleka? Chyba tyle nie sprzedawałem na tej serii. Zawsze po 5, 4 w tych granicach, więc mega mnie to cieszy, że wracam znów na pułap 100 tysięcy, ale spokojnie, za jakieś 10-20 minut już nie będzie w ogóle tych pieniędzy na koncie. Tak jak liczyłem, 20 tysięcy chciałem i bez 220 tysięcy zarobiłem. Dlatego z jednej strony się cieszę, z drugiej strony... Kredyt, sam sobie idzie kredyt. Nie no, co ty kredyt, tak nie, bez kredyta nie ma, nie, co ty. Oj, nie w tą stronę, do przodu chciałem jechać. Nie no, z tym co ja chcę dzisiaj kupić, to nie ma opcji, tylko w trakcie sezonu myślę później, ale chyba nie będę miał tych problemów. Zawsze są ziemniaki, tak jak mówiłem dzisiaj przed odcinkiem do Bolka, że w ostateczności jakbym został bez pieniędzy, no to musiałbym sprzedać ziemniaki za bezcen, ale... No wolałem wziąć kredyt wtedy. Ale może, że wezmę kredyt, a jednak ziemniaki sobie potem sprzedam. A może będzie zapotrzebowanie? Ja naprawdę tutaj osobiście liczę na to, że dostanę zapotrzebowanie jakieś mega za ziemniaki i mi to się zwróci, bo jak na razie to no bieda z nędzą ma. A tego byśmy nie chcieli. Chociaż 700. 700-750 zapotrzebowanie i ja bym był happy, co nie? Najlepsze jest to, że jak klikasz F9, a ja mam problemy z internetem, to czuję po sobie, że normalnie automatycznie jakby jeszcze internet o połowę mnie, nie? No nie jo, wiem czego. Bo jest obciążenie wtedy jak się tego, odpowiadam, co nie? Że długo czekasz. Jest obciążenie całego serwera, bo to jeszcze nagrywa też, co nie? I komputer to wszystko, to wiadomo, tak jest zrobione. Jedziemy teraz sobie na tak zwane pole pod lasem, które jak widzicie troszeczkę zaczęło się zmieniać. Już wam tłumaczę, ale najpierw podjadę tutaj pod jeziorko i zacznę napełniać sobie wodą. Cyk. O, leci woda. Już wam tłumaczę. Tutaj było pole owsa w poprzednim sezonie. Tu była też łąka i tu obok też była łąka, jak widzicie. Postanowiłem, że i tak kupię tą łąkę, ale chciałem zaoszczędzić trochę na czasie z jednej strony, bo i tak musiałbym zebrać tą trawę. Myślałem, czy ją sprzedać, czy też nie. Ale za to, że mamy biogazownię, no to postanowiłem sobie skosić tą trawę, zgrabić, wrzucić na biogazownię, zrobić sobie tam oczywiście pryzmę, żebym miał potem do TMR-u tą kiszonkę przygotowaną. Tam jest 23
tysiące litrów, można powiedzieć, na biogazowni. Zaraz się przyjdziemy, bo jest otwarta. Tutaj żabki na pełnej turbie dzisiaj będą nam krakać co chwilę. Tu jest moja pryzma, to jest 23 tysiące litrów. Tu obok jest bolka i boję się, żeby też nie wyszedł taki problem, jak on ma, że nie odkryłem mu się ten kawałek, to jest 9, prawie 10 tysięcy litrów zostało mu. Liczę, że u mnie tego błędu nie będzie. Ale mniejsza z tym, na razie o tym nie myślę. Nie sprzedawałem tej trawy, zrobiłem sobie TMR i mam naprawdę dużo TMR-u, bo ja mam u siebie 23 tysiące i tutaj też 23 tysiące, więc naprawdę na długo, długo mi zostanie. I od razu przeorałem sobie to, wziąłem sobie agregata, wapno agregat, poleciał na to i jestem mega szczęśliwy, bo wszystko ładnie tu mi wygląda i mam wtedy naprawdę na ten sezon już mega duże pole. Tak to musiałbym czekać, żebym tu zasiał ten kawałek i później po prostu coś ogarniać, a nie chcę po prostu tracić czasu. Więc to zrobiliśmy sobie po odcinku bolka, można tak powiedzieć, z którego się cieszę i liczę, że nie macie za złe mi za to, że tak właśnie zrobiłem. Ale muszę też się rozrastać, bo o wiele, wiele przede mną jest bolek. I o wiele więcej zarabia, bo ma więcej pól, dlatego ja muszę też zaryzykować, muszę brać co tylko mogę, jeżeli chodzi o pola, żeby... I brać przykład z Ciebie. Dlatego też w dzisiejszym odcinku rzucam wszystkie pieniądze, jakie mam w to, by kupić pola. Pola największe, ale pola dopiero kupimy później. Najpierw lecimy sobie na farmę, spokojnie na czwórce, bo i tak zaraz skręcam i będę się mega rozpędzał. Jak to jest mi niepotrzebne, dolejemy sobie tylko wody. Nie, ja ci zaraz kończę misijki sobie tam. No właśnie, bo fajnie, sąsiad sobie robi misję, bo z jednej strony on już nie ma też co robić. Zostały mu tylko siewy na odcinek, więc on musi sobie po usługach jeździć, żeby... Może, z jednej strony nie musi, ale może, bo zawsze do niego to jakiś pieniądz. Ja zamiast misji mam, jak widzicie, ciągle ogarnianie krów, z których mam duży pieniądz. Jak widzicie, tutaj obornika nadal trochę jest, ale myślę, że po żniwach po prostu tego obornika wyrzucę na pola, no bo muszą mieć trochę tutaj miejsca. Niestety jajka jak na razie bez ceny, więc tak się oglądam, czy mi coś nie mruga, ale chyba nie. Chyba wszystko jest git, jeżeli chodzi o free tracka. Woda pełna, słoma pełna prawie, że jeszcze 500 litrów mi zostało wody, więc zawsze sąsiad, jakbyś potrzebował 500 litrów, może sobie wziąć. Dobra. Ja odpinam i lecimy w pole, można tak powiedzieć. No zaraz też się przepnę, jak już skończę sobie parę misji, akurat jak już mam pod rozsiewaczem, to sobie porozsiewam. A ja później się przepnę i jadę sobie już trochę posiać, bo i tak nie jestem w stanie na odcinku zasiać tego całego, więc luźna guma. To jest mój pierwszy zestaw siewny, może bo nie, drugi zestaw siewny, bo siać rzepak będę później. Najpierw jadę dawać czadu z ziemniakami. Muszę pod sadzarkę dobrze podjechać. Ona jest tutaj tak ładnie ustawiona. U18. Trójeczka podniesiona. Ogień. Parobek jedzie. Czy on jedzie? A, misję robi, myślałem, że tu jedziesz drogą. Nie, ja misję. Bo tak misja na moich ulubionych polach. Bo widziałem... Z jednej strony to są już prawie jedyne pola, które możesz robić misję, co nie? No. Bo już cała reszta to tak 2 na 10. Dlatego korzystam, powiem ci szczerze, póki mogę, nie? Bo... Zawsze jeszcze te 5 tysięcy... Jeżeli ja kupię dzisiaj te pola, to zostają ci tylko, można powiedzieć, 5 pól, 6, na których możesz robić misję, więc bardzo, bardzo mało. Coraz już mniej pól zostaje na tej mapie. Fajnie, ale też będę miał coraz mniej czasu, nie? Jeżeli ja będę kupował te pola, na których robię misję, to ja wiem, że będę miał coraz mniej czasu, nie? Dzisiaj to po prostu tak się trafiło, że miał co robić jeszcze na swoim odcinku. Tutaj soja, a ziemniaki będą po prostu teraz, można powiedzieć, zamiedzy obok, bo tak postanowiłem, że sezon chcę sprawdzić te pola. To jest najdłuższe, największe prawdopodobnie pole na moim gospodarstwie. Zarazem też cieszy mnie to, że po raz kolejny leje ci bombowiec. Sakra, bomboklap. Jak można tak się bawić, co? To jest jakieś nielogiczne. No ale nic. Nic się z tym nie zrobi. O nie. Co to będzie rosło?
Tu owiec, a tu... No, tu jest. O kurde! O kurde, na dziewiąteczce słonecznik będzie. O proszę. Może na... Ja w tym sezonie też będę miał słonecznik, więc może coś tu podziałamy. Może coś wymyślisz, mówisz, tak? Ja nie, nie chcę się to... No, kurde, nie, no, w jeden sezon tyle pól nie dam rady. Ogarnę to. Troszeczkę tutaj na zewnątrz pojeździć, bo ostatnio jeździłem się chyba wewnątrz. Sadząc ziemniaki, bombowiec mi podgrywa, sąsiad tam daje czadu. Internacjonalem z siewką, fajnie, akurat, że przyjechałem tutaj, we dwoje robimy. No. Na samych polach, można powiedzieć. Bo możesz mi tam tę dawkę lekko rzucić na soję, będzie lepiej rosła. Nie. Oj, zapomniałem, że nie mogę się obrócić głową na ciebie, szkoda. Szkoda, że ona też nie działa na zewnątrz. Ta kamera, też bym sobie pokręcił. Ja, bo ja już ostatnio z przyzwyczajenia tak samo, na zewnątrz, kuźwa, patrzę się w Boga, to nic. Nie ma tak dobrze. Ale tu zarąbiście, bo rozsiewać mi daje się mieści. No pole sam roz dla mnie, nie? No to się tak cieszę. No, łobok sąsiada. Bierz póki możesz. Łobok sąsiada, tu będzie. Zaro się wkurzę, to jeszcze kupię zaros to pole, czekaj. Czemu by nie? Masz jeszcze wciul czasu, więc możesz jeszcze zyskać na to. Ale ja nie będę przesiewał nawet, nic tu nie muszę robić. Ja zobaczę, jak to jest z orką i z tym, bo może wyjdzie tak, że tu faktycznie się tak opłaca w tym sezonie. Ja pierdzielę, nie wymaga nic i nawiezione będzie. Widzę, że będziemy mocno kupować w tym sezonie. Ja przecież kupiłem chyba pole. Jo, przecież ja i to duże kupiłem pole. No. Pół roków. No. No i już będzie. Wydałeś czadu, no ale jak chcesz, wiesz, no to są twoje pieniądze. Ja ryzykuję, bo ja potrzebuję po prostu ten areał na najbliższe lata, a że... Niemcy nie za szybko, bo po tym to już zostaną mi tylko 3 pola do kupienia, więc... No łąki jeszcze, no wiadomo, tam jeszcze będziemy robić pola, no ale tak... Ja na razie zrobiłem w tym sezonie bardzo dużo, bo poszerzyłem, kupiłem łąkę, poszerzyłem tamto pole, plus kupię teraz kolejne duże pole, bo ja w następnym sezonie już z tego będę robił jedno duże pole. W tym momencie są to 3 pola, ale to będzie jedno ogromne pole w następnym sezonie. Dlatego liczę, że to co zarobię, to co wydam w tym sezonie, coś mi się uda zarobić na żniwach, dlatego kupuję je teraz przed żniwami, żeby po prostu coś zyskać, bo kupić, skarczować to pole i nic nie mieć, no to tak 2 na 10, co nie? A jeszcze musiałbym w to włożyć najlepiej. A... Może ja bym nie wkładał zbytnio. No widzisz, ja bym miał takie opecha, że pewnie bym musiał wrócić. O, jeszcze mi biegi. No dawaj! Ej, co jest? Kurde, no boję się, że może nie być już takiej akcji, że to aż tak dobrze tutaj wyjdzie na tym polu. A jemy. No właśnie, i ty, najlepsze jest to, że jestem przed siewami słonecznika i nie chciałbym tam słonecznika na tych dwóch małych polach, nie? Mhm. Tylko, bym co innego se zasiał. Albo po prostu no, pójdę w ten słonecznik, żeby tak fest go zrobić w tym sezonie i zobaczyć, jak to wyjdzie. Próbuj! Kurde, no! A dobra, a jakie to jest koszt, bo to może jest naprawdę drogie pole, więc jak będzie z 50, to odpuszczę. Nie wiem. No się nie pomyliłem, 52 tysiące. No to jest To i tak mało, ja o wiele więcej wydaję. No tak, ale ty... Poczekaj, po ile ty masz za hektar? I to co, się przejdę tam może ogólnie... Jaki dole czaisz, że sadzarka prawdopodobnie będzie na... tom i niecałe z powrotem? Masakra, ile ja wydam tego. Ogólnie... Dlatego... ale co, ziemniaków, tak? Czy co? No. Ciekawe, podjadę, czy będę mógł napełnić sobie z tej... z hali. Powinien, fajnie by to wyglądało. No to byś miał zajebiście, nie? Jeżeli będę mógł sobie z hali napełnić sadzarkę, to ja se tak podjadę. A jak nie, to chłopie przyczepa? A nie możesz z którym ciągnika. Chcesz, to mogę użyczyć. I na polu taki zestaw chcę zrobić. Tak jak robiliśmy na od zera, nie? Jak na razie szybciej to będę musiał bardzo dużo jeździć. Chociaż jeżeli chodzi o ten odcinek, to ja i tak mam tak go rozwiniętego, bardzo dużo chcę rzeczy zrobić, że i tak tych ziemniaków całych nie będę sadził, bo po prostu nie dam rady. Dobra, podnosimy. Już jest full. Czwórka. Piątka. I myślę, że tak możemy zostać na piąteczce. Ale naprawdę będzie tutaj wciul ziemniaków. Jeżeli ja nie mogę przejechać na jednej sadzarce, to mi z powrotem.
Ja przecież w tamtym sezonie tak miałeś też. Nie, ale teraz dłuższy jest, no tak. Ten. Przyjechałem w tą i z powrotem i w tamtą już nie mogę jechać. Można powiedzieć tak. Dwa i ćwiartka. A teraz jest o wiele więcej. Najpiękniejsze jest to, że tu już mam trawę obciętą, więc ja już sobie mogę lecieć nawet po łące. Nie muszę dużo tracić. Gdzie kurde, ale mam mętli w głowie, no. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy nie zamknę tych tego okna, bo jak nie bombowiec, to pies, jak nie pies, to bombowiec. Co jeszcze wymyśli mi tutaj ta polska wieś, co? Dobra. Tutaj jest kosiareczka. Myślę, że na razie ta kosiarka tu będzie stała, bo po prostu nie mam pojęcia, gdzie ją dalej postawić. Tu jest gdzieś ten... Muszę wysiąść, bo ja nie widzę. O! Kurde, no ja wiedzielę! Samo mi się... Nie wiem. I tutaj nie mogę wysiąść? Mogę wysiąść. Czy ja ogarnę to w tym sezonie? No dobra, cyk. Jak to szybko mi wsypało, nawet nie zauważyłem. Nic, no to wtedy po prostu następny sezon będzie się pojawiał nowy kombaj albo coś. Żeby to ogarnąć. Tyle. Nieźle. Z jednej strony mogę zaoszczędzić trochę tymi ziemniakami, bo mam ich tyle ton, więc mogę je wykorzystać do sadzenia. No ale najgorsze jest to, że ty kurde sprzedajesz jeszcze chociaż, chociaż raz ziemniaki? Nie, nic. A nie, no sprzedałeś komplet... raz znaczy, tamte, ze stodoły. Tamte ze stodoły sprzedałem, ale te jeszcze nic, to nie? Więc wyjdzie na to, że czuję, że to będzie tak, że nie będę miał ceny i ja jeszcze będę musiał te wsypać no dobra. Nowe i tyle, bo... No ale wsypiesz nowe i przypuśćmy za akurat nie będziesz miał teraz ceny, nie będziesz żałował, bo dużo ich dasz na polu, swoim zasiejesz, nie będziesz musiał płacić za nic, a będziesz miał spory zbiór, jakby nie patrzył, nie? W następnym sezonie. Zobaczymy. Na razie, jeżeli chodzi o ziemniaki, nie chcę odwalać lipy i sprzedawać je za 500, no zajebę was, psy cholerne. Gerara, firmę, szyk. Dawno tego nie słyszałem, Bolek. Chyba ze 100 lat tego już... Mordo, ty jesteś z podniesioną? Co? Pazarką. Tak. Czemu? Bo dopiero tu wjeżdżam w przejazd. Ja mówię, ja pierdolę sąsiada, pojebało do reszty. Nie, z jednej strony puściłem go na biegu i on zajechał, bym się na okno zamknąć. A, ja mówię, ja pierdolę, mówię, czy ja mam zwidy jakieś, czy co? Ja mówię, chyba tamtej strony. Oj, masakra. Zawsze coś. Mi to potrzeba szczekać. Włączamy, dobra. I zrobimy sobie tą kolejną, pojedziemy w tamtą stronę. I myślę, że wydamy te pieniążki, które tak trochę się boję wydać, ale wydam. Ale no kurwa, pieniądze po to, żeby je wydać, Andrzej. No, liczę... Ja teraz idę na zaraz pewno ten, będę chciał patrzeć. Sprawdzić centralnie, ile zwróci mi się z tych pól, które po prostu zakupię. No, Andrzejku, jaka mi wymieru. No i ładnie, pięknie, cudownie. Teraz mogę wziąć sobie do środka, troszeczkę porobimy z środeczka, ale stawię się tak, jak już Pan Bóg przykazał, bo przez to okno musiałem się trochę przestawić chyba. To bo widać tutaj, jeżeli chodzi o psów. Ale tutaj raz przy razie to jest roboty od groma. Tu będzie pole ładne, ale ja lubię pola długie, wąskie i tym bardziej, jeżeli chodzi o ziemniaki, bardzo tutaj przyda, bo jak jadę sobie w jedną stronę, to kopę i kopę, końca nie widzę. Jeżeli się uda, to żeby po prostu szybciej skopać te ziemniaki, będę chciał prawdopodobnie, nie wiem, wypożyczyć sąsiada, żeby zobaczyć, jak kombajnem takim porządnym się to skopie, bo jadą swoją, naprawdę długo bym kopał. Zobaczymy. Zawsze. Ja nie chcę myśleć, co to będę miał w tym sezonie, ja pier. Zawsze może kombajn. Może ja Holmera kupię. A może na spółę kupimy. Holmera? Nie, kombajn, bo ty będziesz kupował w tym sezonie. No będę. Może ja sprzedam kombajn i kupimy na spółę. A, taki bajer, no czemu nie? Bo z jednej strony ja tych ziemniaków będę miał coraz więcej. I ja buraków kombajn... sezonu na sezon prawdopodobnie też. A ludzie mi fajną w ogóle, wiesz co jest spoko sprawą? Ludzie mi zarąbistą fadromę wysłali
I faktycznie, tak teraz myślę, jakbym miała tą łyżkę nawet 4-5 ton, no to jest, no dużo, łyżka 4-5 ton to jest dużo, nie? No. I na biogazowni nawet mi się spisze to, nie? No ja sobie po prostu zainwestuję w fadromę, którą postawię na biogazowni i jak będziesz chciał wypożyczyć czy coś, to też będziesz mi płacił i sobie będziesz ją ładował, nie? Nie, bo więc... tak teraz myślę, że ten kombajn jest spoko, ale przy takim areale to już coraz dłużej i dłużej się kopie, tak? Poza tym, że ja i tak zawsze muszę ogłowić najpierw te ziemniaki, a w kombajnem już nie będę musiał, tak? O, więc to też jest różnica. No a zawsze mówię, no zawsze to coś. Zawsze ty też mniej wydasz, jak się na pół rzucimy na taki kombajn. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. A on jest spoko, bo jest i do ziemniaków, i do buraków. Więc... No tak ludzie proponowali, nie? No. Tak sobie też ostatnio przemyślałem, że bawić się ciągle tym, to tak no bez sensu, gdy coraz więcej roboty. Kupować coś do ziemniaków większego, to też jest bez sensu, bo nigdy mi się te ziemniaki nie zwrócą. A może zaczną wreszcie mi się zwracać z kombajnem, tak? Bo... No, bo to naprawdę będziesz miał chłopie szybko, nie? Szybka robota, nie będę tracił życia. Zarazem myślę, że to się uda. No zobaczymy. Myślę, że to nie głupi pomysł. Czekaj, ile za kombajn dostałeś? Poza tym, że ty... myślę, że to może być interes życia mój. Tak. Z 20 dostaniesz jeszcze? No. No to będziesz musiał z 15 dołożyć dychę może. No. Bo header tam koło chyba 5 czy 6, no i na pół kombajn zrobimy. I... Ile kombajn kosztuje? Po 50 chyba. Gdzie to kurczak jest? A tu będzie pewnie technologia uprawy ziemniaków czy buraków? Buraków. Ej, nie ma tego kombajnu. No bo jest w burakach. Ale w ogóle, ani w technologii. A on jest jako normalny pewnie, w normalnym. Nie w tych kombajnach. Nie, on jest normalny. To będzie technologia uprawy tu. Boże, można sałatę, wszystko. Co nie? Wszystko, no. 4000, co? Kombajn jest 40 tysięcy razem. Z tym. Co? Cały kombajn plus przystawka do 40 tysięcy. Jo, to trzeba będzie mu zwiększyć trochę chyba. My tak chyba umawialiśmy się, że to byłoby, że na 50 było jak będziemy 000. Kupować. Jo? No, bo ty jak a tak, może? Jak tak gadaliśmy, to ja chyba za 30 tysięcy mam za swój, no to ty tak doliczyłeś dychę za ten, bo on nie jest nowy i tak no dalej. No i header do tego dochodzi, no ja ty nie musisz headera, więc... Znaczy nie no, jak to będzie? Header jest jeden do tego samego? Nie, ty kupujesz swój header, ja kupuję swój. Kombaj na pół, a header każdy sobie. No właśnie. Przystawkę, o powiedzmy tak. No jo. No dobre. Czy będzie do ziemniakach? Aha, jest, kartoflen w ziemniakach, jest coś innego. Ile masz metrów, tak samo jak mój? Jo, pewnie mam. 3,5, tak, no bo to są te same. Tak mi się zdaje. No tak, 35 mój kosztuje, co nie? Więc ty wziąłeś sobie po prostu większy. Zawsze możemy doliczyć. Dobra, ja jadę dalej, ale zanim pojadę, no to przydałoby się to obliczyć. To jest moje pole, przechodziłem przez moje pole. Jesteśmy na polach 6, 5 i 3. 3 najbardziej mi się podoba. Tutaj są buraczki, gdzie mi sąsiad postara się to ogarnąć. Na tym polu jest owiec, na którym dużo nie zarobię, ale zawsze coś. Bo tu będą i słoma, i, no i sam owiec. No i tu pszenica, z której też powinienem całkiem sporo zarobić, ale niestety, żeby to kupić, potrzebuję stracić dużo pieniędzy. Na samą trójkę to jest 70 prawie tysięcy. No i ryzykuję, ale kupuję. Liczę, że... No to jest największe pole chyba, tak? Mapy, no. Tak, trójka to prawdopodobnie także największe pole. Także kupiłeś, szczerze, będziesz miał największe pole na mapie prawdopodobnie teraz. No, jeżeli to połączę z piątką i szóstką, to na pewno. I za piątkę i szóstkę 26 tysięcy, czyli razem na koncie zostaje mi, Boże, powiedz mi ile? 18 200. Dobrze, że pojechałem sprzedać to mleko, bo bym nie miał nic pieniędzy na koncie. Byś miał jeszcze minus. Minus bym miał, nie kupiłbym chyba. Tak mi się zdaje, że jakbym nie miał pieniędzy, to chyba nie mogę kupić pól. Tak, coś. No musiałbyś kredyt wziąć. Pewnie kredyt musiałbym wziąć. Więc mleko mnie dzisiaj uratowało, mam jeszcze 18 na plus, więc na te wszystkie siewy na pewno mi starczy, poza tym, że siewnik na rzepak mam uzupełniony, ziemniaki będę brał od siebie, więc pieniędzy nie wydam. Całkiem sporawe pole i całkiem sporawy koszt wydałem na to, czy ja będę miał w statystykach powiedziane, ile ja dzisiaj wydałem, na zakup terenu 117 tysięcy. I... Ja. Ładnie. A, przepraszam, 117 tysięcy, się tak kurde liczę w głowie.
że przecież jeszcze dokupiłem teren, tą łąkę i dlatego tyle. Bo tak to ja dzisiaj A. wydałem 70 plus 26, to jest 96 tysięcy. Więc. Kurda, żeś popłynął, z Kubańcu 4 pola żeś zakupił. No jo, tam jedną łąkę też, nie, więc. to chuj, to nie, sąsiad nie może być gorszy, chuj, więc zarżnę się w następnym sezonie, najwyżej się powieszę albo kończę 100 tysięcy, 120 tysięcy wydać na pola. No, to nie powiem, ale taki, to taki trochę skok na pełnej. Nie, kombajn, ten kombajn. To nie jest kombajn. Koń mi się powieść za sodą, jak się dowie, że kolejny hektar dokupiłem. Kombajn mi się powieśli, ciul. Ale tak z tym kombajnem teraz myślę, to spoko, że kupiłem wetbu, bo kto kurwa normalny kupuje sobie kombajn do braku. Taki no duży. No a wetbu no, taki... na pewno nam to się przyda i będzie fajnie. Dobra, co najważniejsze, mam pieniądze, to jest git, ale mówię, wydałem 96 tysięcy, o tym co chciałem powiedzieć. Chciałbym sprawdzić po żniwach i muszę pamiętać, że... Zator, rusz dupę i jedź do tyłu, nie chcę jechać, po to. Że jak skoszę trójkę, piątkę i szóstkę i będę chciał to sprzedać, to będę musiał zobaczyć, ile ja na tym zarobię, czyli ile zarobiłem, ile mi się zwróciło po takim od razu, można powiedzieć, kupnie tego pola. Czy to był dobry interes, czy też nie, ale myślę, że no minimum 20-30 tysięcy no mi się zwróci chyba, co nie? No, no tam jest pszenica, nie? To pszenica z samej słomy i z tego będziesz miał sporo. Słomy będę miał tak najwięcej i słomy bardzo mi się dużo zwróci. 40 tysięcy nawet wyjdziesz, bo jeszcze tych buraków jak sprzedasz i tego, no samej słomy będziesz miał dużo, nie? Samej słomy nie wiem, czy nie będę, 15 tysięcy nie wydam przy dobrej no, cenie. No, przy takim wielkim polu, jak ja z takich małych pól... Ja mam jeszcze owiec tutaj, wiesz, jeszcze z ja miałem takie małe pola i ja tam wyszłem 8 tysięcy na słomie, to ty nawet koło 20 tysięcy możesz wyjść. No zobaczymy, przy takim bardzo, wielkim. Bardzo mnie to ciekawi. Jakiś milion dostał? Chyba ja. Więc bardzo, bardzo mnie to ciekawi, jak to wszystko wyjdzie. Zaryzykowałem, ale liczę, że po żniwach będę miał ceny, że to wszystko uda mi się sprzedać i wtedy będę mógł iść też w maszyny, bo na pewno rzeczą, którą kolejną bym tutaj chciał jednak ulepszać, no to maszyny, bo dokupić muszę przyczepkę. Przyczepkę będę chciał dokupić na pewno na żniwa, bo roboty będzie całkiem dużo. O kurwa, przyczepy. Zapomniałem. Właśnie. Do tego myślę, że też ciągnik wreszcie jakiś by wleciał nowy na gospodarstwo. I wtedy bym Zetora już sobie odpuścił. Zetor ma 31 motogodzin. Jemu już myślę, że emerytura wchodzi, więc przydałoby się. No ale sobie go zostawisz, czy nie? Tak, żeby on został na farmie. Fajnie. Nie sadzę przez pół pola, ale jadę, bo oczywiście kopaczka się sama nie umie wyłączyć. Zostawię go po prostu, on będzie tylko na podwórku robił jako przy turze, przy oborach, oborowy tak zwanym i wtedy na spokojnie już nie będę go męczył w polu tak jak teraz, bo on jeszcze bardzo dużo robi. Oprócz tego, że on zapieprza na podwórku i w oborach, to jeszcze łapę go właśnie do takich lekkich robót, jakim jest właśnie sianie, sadzenie, przegrabianie i tak, chociaż do takich lekkich robót on nadal będzie używany, ale myślę, że zawsze jak on sobie będzie odpoczywał na podwórku, będzie o wiele lepiej. Sąsiad Parobek, jak to fajnie brzmi, sieje na pełnej, chyba już nawet skończył. Nie, nie skończył, bo muszę zostawić coś na odcinek, nie? Ja wiedziałem, że i tak całego pola nie zasieję, to sobie trochę zrobiłem. No dobra, nie ma problemu. Ja tutaj sobie zjadę, o, tutaj jest kawałek trawki. Ja pierdzielę, ile areału mam. No, ja ile będę miał do koszenia? Ej, przecież ja nie uderzyłem. A serio, nie uderzyłem w ten? Falinę uderzyłeś w nosy. Nie, rozrzutnik. Nie. Nie, falinę nie, rozrzutnik uderzyłem. Cyk, 58 ton jeszcze ziemniaka, więc na pewno się przeżyje, ale to już w kolejnym odcinku u sąsiada, a teraz bierzemy Ursusa. Już jest rzepok przygotowany, odpalamy, jedziemy. Sąsiad, ile rzepaku siejesz? Ile rzepaku siejesz? Chodzi na hektar. Hektara? Nie wiem. Nawet, a jest w ogóle opisane? Nie, nie ma tego. Podczas no. siewów nie ma, on jest tylko jako nie, nie ma. Nawozów. Myślę, że jest jakieś 3 kilo walne. No też, bo jak będzie susza, to boję się, że wiesz, może być słabo. A ostatnie lata tak. O,
Będzie ciekawie. 3 kilo będzie całą radę. Tak mi się zdaje. Gdyby tylko to tak było, to... Ja bym tutaj siął i siął i siął, całą mapę zasiął i bym tego, no... Siewnika nie zużył. Jadę naprawić siewnika sobie. Sąsiad nie chce mi naprawić? No, czemu by nie? Bo kurde, zapomniałem, że u mnie na sklepie, na tam gdzie się naprawia, stoi już header od 2 odcinków. Bo mnie wkurzał, już tam go chcę na odcinku sprzedać, nie chcę poza odcinkiem. Aha, dobra. Nie będę jechał kombajnem go przesuwać. No tam podjeżdż na fermę do mnie, zaraz tam skoczę tam. Dobrze. To ogarnę. Idziemy na nasze piękne, na jedno z kolejnych największych pól na moim polu, na mojej gospodarstwie. Chyba pierdykam, to jest naprawdę tego cholery. Ciekawe, jak to będzie się siało. Dobrze, że mam ten odcinek i kolejny do siania, bo no, siania i sadzenia jeszcze mam bardzo dużo. Tak się zdawało, ale gdybym nie poszedł w te nowości, to... O matko. To byłoby grubo. Więc boi mnie to, że tu są takie nierówności na tych... Na GPS-ie będziesz siał? Wiesz co, nie. To je jednak... Polsko gospodara. Zobaczyć w ogóle, jak to będzie siało. Kurwa, jak idzie. Kurwa! Kurwa, sąsiad, jak idzie. Daję radę. Na razie nie robi mi, jak tam na początku zrobił, ale to była górka, więc się sieje bez prawa osiewnego zestawu, bo to bez sensu. Tutaj jest ładnie uprawione. O, jednak gdzieś. No jednak są na tych bardzo nierównościach te mijaki robi, ale takie coś ja sobie poprawię zaraz. Hamuję i idę sąsiadowi naprawić, tak? Bo ty już tam czekasz. Dwa razy sąsiad czekasz, to i tak krótko. Bo już byłem raz, ciebie nie było, przyszedłem na pole, przychodzę drugi raz, ciebie nie ma. Mówisz, że jesteś, ty jesteś, a mnie nie ma. Dokładnie tak. Godosz, ja mógłbym to sprzedać za 10 tysięcy. Jo? Ale ty, co ci naprawiło? Bronę czy? Bronę, dawaj, odpinaj. Czekaj. Ciebie. Dawaj, jeszcze dalej, dalej, dobra. Psa bym potrącił tutaj i skok. Dziękować? Ale, porobiłem to. Ja problemu sąsiedzie. Polecam się na przyszłość. Achmed zawsze. O kurwa, tak jest, aż szkoda sprzedawać. Ładny nowiuszki siewniczek. Kurde, podoba mi się właśnie w tym. W susiku, że on ma tą kamerę fajną cofania. Cyk, myk. Dobra, ja już gotowy na siebie jedne. Cyk. Opuszczamy. Jeden. Kurde, przypomnij sąsiad, że mi obziął i ten, wreszcie te palety, kurde, ogarnę na tą serię. Zarypię się z tymi jajkami. Dobrze, sąsiad, nie ma problemu, zarypiesz. Musi tam nie wszyscy. Ja muszę się tam na pełnej przechylić. Ja pierdzielę, znowu rzepak do góry idzie. Co to się dzieje ostatnio? Jak sprzedałem, kurde, tak, to rzepak do góry. No zawsze tak jest. Jak się wszystko sprzeda, to jest potem pięknie. A jak się to ma, to potem jest lipa i nie powiem co jeszcze. Masakra. Jak się jedzie tak normalnie i się sieje, to całkiem ładnie pole się robi. Do tego sieje teraz w tą stronę. Mam bardzo długościowo wyciągnięte to pole akurat po stronie biogasu, więc niechaj tak będzie. Muszę to przełączyć. Dobra, git. I jedziemy dalej. Jak na razie to tak z 3 kilo na hektar to jest jak nic sypanem. Bo już 20 kilo było, więc... W tym moim łatwiej ustawić. Jeżeli jest 3 kilo na hektar, tak? A ja już zżyłem 23 kilo? Nie, to tam na pewno są co tyle nie może. To ile ja tutaj mam hektarów? Co tam pierdoliłeś, coś 13 na hektar sypie. To ile ja tu mam? To co ja mam hektar po 3 przejazdach? To zajebiście. Jak dla mnie bomba. Ja lubię to. Lubię farming. Ja lubię to. Lubisz to. Babka lubi to. Inchmin. O. Jeżeli chodzi o siebie rzepaku, na pewno o wiele szybciej
będą już sadzenie. To już powiedziałem się ziemniaków czy rzepaków, bo nie wiem, przejęzyczyłem czy nie. Nie, teraz nie wiem, bo ja też się skupiam, żeby dobrze sypać kurą. Siew rzepaku pójdzie na pewno szybciej niż sadzenie ziemniaków, dlatego mega się z tym cieszę. To już jest tak pod skosem potem robione, ale no przez to, że tutaj jest ta rzeczka nieopodal Czaczka, no to tak, to tak to musi być. Ale idzie łobotka i idzie, to najważniejsze. Rzepaczku mam też to pole tutaj obok, będzie bardzo dużo rzepaku, postaram się, żeby ten rzepak mi w tym sezonie no przyjął się jak najlepiej. No dawaj. Odrzuci pewnie. Kiełkowanie nie powiodło, się wyskoczy. Ja pierdolę. Co się stało się? Nie. Kurwa nie. Nie wiem, sąsiad. 60 na kurniku. Co? Każdy mi się nie udało utrzymać na dłuższą chwilę. Aaa. Załadziłem o rurę i jak mnie wyrwało, nie pytaj, sąsiad. Pszenica po całym podwórku rozsypana, bo jak koziołkowałem, to mi pszenica się wysypywała z tego. Ja pierdolę, mówię, co na tej dali? Myślałem, że coś fajnego, zostałeś na kurniku, a jakiś teleport masz. A ty nic. Narobił ja chęci. Pierdolę, narobił tak chęci, nie zrobić. O, a niedługo twój odcinek kolejny. Przygotuj się. O Boże, ja będę miał. Yeah. Ty będziesz miał, ja tam już jestem przygotowany, że będzie git chociaż. O, to gitara. No fajny, fajny odcinek się szykuje. Sadzenia i siania. Wiesz, ja akurat do siania to było git, najgorzej mi z turem tu. No się boję, że to będą dymy niemiłosierne. O, chyba trafiłem wreszcie w ten. Morda, jak ty trafiasz w tym wieku dobrze, wreszcie, to ino się cieszyć. Kurwa, no nie chcę, ja jebać ten kurnik. Tu jest brzuska, ale tu trzeba uważać. Takie to jest wkurzające. Znowu nie wykręcam w dobrą stronę, ale też tak z przyzwyczajenia lubię w tą stronę wykręcać. Cyk. I ogień. Ja myślę, że na spokojnie większą część tego pola zasieję w tym odcinku. Mało dzisiaj nasadzenia, bo ostatnio cały odcinek dałem, można tak powiedzieć, sadzenia ziemniaków prawie, że aż po nocy sadziłem, dlatego teraz trochę odpuściłem, mniej sadzenia, więcej siania, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Jeszcze fajnie, bo się i mleko, i woda, tak to się wszystko ułożyło, że nie miałem jakiegoś słabego tego początku. Bardzo daleko pojechałem. No, nie, ja żadnego. Ja chyba jakąś przyczepkę cytonową muszę kupić, bo nie wyrobię. Z czym? No, sypaniem. W ogóle nie, łyżki nie może załapać. Jest minimetr, że się wysunie i koniec, nie? No, to w końcu mnie ciekawie. Ja mam na razie, jeżeli chodzi o karmienie, mam całkiem wszystko fajnie. Ty, a ten twój na jajka może tam sypać zboże? Tak. Jo? Mhm. Chyba mogę to pożyczyć? Może mi to przyjmie. Chcę to. Sprawdzić, co możesz przez to. Jak mi to przyjmie, to sobie kupię takie coś. Dobrze, nie ma problemu. Nie, jak tam jest wyładowywanie, bo to jest chyba wyładowywanie ręczne, więc to chyba na jedno wychodzi. Aha, chociaż, no tak. Chociaż nie wiem. No to mi to samo da, co łyżką. Ale sprawdzić możesz. Nie wiem, jak chcesz. To już zależy od ciebie. Dobra, może jak nie będę miał lagów, to później mi to jakoś łatwiej złapie. Może na lagach też jest o wiele gorzej. Może ja postaram się wykręcać w tą stronę, żeby nie robić tego błędu ciągle. No w ogóle jest zwierzątka. To jest ładnie ogarnięte, kurczaki, ziemniaki, tu super, owieczki. Trzeba będzie, o to fajnie, będę sobie karmienie zrobił. W następnym odcinku. Ladies and gentlemen. Na razie 19 godzina, a ja jeszcze w polu. Mam kolację, jaką opitolił. A nic nie ma. Alina by tam zrobiła jakąś jajecznicę. Wździka. Za dużo, to nie będzie z dużo jajek na pewno. Ale za to mincha dużo będzie. Kurwa, sąsiad, nie widzisz od... Oj, Antek! Dobrze, że zahamowałem. Gdzieś to na gówno masz wyjrzał?
No tutaj pomiędzy drzewami dojeżdżam prawie że do końca, tak? My nie chcemy mieć jakiegoś mega dużego poprzeczniaka. Chociaż prawie że. Jak jest, akurat nie ma drzewa, to staram się jechać jak najdalej. A tu Antek wyjeżdża. Tu. Się ładnie, jeszcze 3-4 przejazdy. Nie no, może trochę więcej. I będę miał tą nową część pola zasianą. Bo trochę za daleko jadę. Tak pod skosem to trzeba pilnować tego, że... Nie, trochę więcej tak się zdaje. Tam jest potem taki uskok i boję się, że tam będzie ogromny problem potem z, i z siewami, i ze żniwami. Ale liczę się, że... Ja kupię nowe kumba i to pójdzie, sąsiad, spokojnie. Ale nie chcę wszystkie od ciebie wypożyczyć, bo moje plany by mi poszły się... Szkoda. Starczająco, że już zaoszczędzisz na tym, że ja chciałbym kupić na współę z tobą, wiesz. Wiesz co? Jeden kombajn. Powiedzmy, że tak. Bo ty na tym zaoszczędzasz mega. W tym momencie. Kurwa, ten słuchacz na pewno ma jakąś fajną cenę. Ja nie wiem. No dobra, ma fajną. Ma, chyba to miał właśnie. Dobra, trudno. Od razu 3 pola słonecznika w pierwszym sezonie. Niechaj tak będzie. Ciemno się zaczyna robić. Właśnie już wszystkie światło muszę rozpolić. Ja też na rozpolę jeden. Dzisiaj sobie ciemną noc włącz. Bo tutaj naprawdę są kitowe kolory. Mhm. Przypomnij mi, jak to się robi. Zaraz. To było, no wiesz, która to była chociaż opcja, czy nie? To była trzecia za tym, zaraz za, nie wiem, ta dłuższa. Będziesz widział, która to jest. Do końca nazwy nie pamiętam na pamięć. I później wpisujesz 0.05 sedaj. Poczekaj, to było albo za tym. Set date tak, time godziną. To będzie set fixed expires the settings, to nie? Jo, i tam sedaj 0.0 nie wiem. 3? 2.0 czy 1.0? 0.03. No dobra, niech ci będzie. I sobie ustawiaj, czym ciemniej jeszcze. Ja myślę, że jak na 19.40 jest to dobra godzina. Jak na 19.40 to jest to dobra godzina. Jak najbardziej najlepsza godzina. Na 19.40 lepszej godziny nie może być w tej minucie. To dobrze. I powiem, majster, kurwa. Właśnie o to chodzi, że jest fajnie, jest zimno. Jak na razie i taka chyba powinna być pora, to nie? Bo tu właśnie jest za jasno trochę na tej mapie. Zawsze jest pora na lody kola. Tak, na 19.50. Jak na tą godzinę to jest dobrze, nie? Mówię, człowiek, jak czasami coś pierdolnie, bo gada się tak od tego i nie myśli, co jeszcze, mówi. Jeszcze tak, bo ja nie myślałem, bo tu już zacząłem myśleć o siewniku, czy go już opuszczać, czy nie, to... Tak, tak, no, bardzo, bardzo fajnie. Tu jeszcze znak, że za chwilę tory kolejowe, chociaż te tory są nieużywane, ale tak, tak, duża sztuka. Tak, tak, duża sztuka, duża. Ale mi się ładnie odbiła kierownica. Aż sama w drugą stronę przeskoczyła. Nie, też śniadanie się dobrze odbiło. Dobrze go nie miałeś. No, nie mam czasu. Za jakiś obiad skręcę, bo już która? 16.30. Coś, kurwa, 16.30. No ja po obiadku, więc możemy nagrywać. Znaczy, ja najpierw sobie ugotować. Yeah. Mam od tego ludzi. A nie, ja wolę, ja lepiej, ja mi smakuje, jak sam robię. I mi też smakowało, jak ty robię. Ja nie narzekam pod tym względem. Jestem z tego zdania, że nie, jakbym ja miał wszystko sam robić, to bym pierdolca dostał. No niestety ja muszę. Człowiek się uczy odpowiedzialności, tak? Ja chce posprzątać, trzeba, chce wszystko. Ja jestem od tego zdania, że ja robię to, czego inni nie mogą robić, tak? Więc niech oni to, czego ja, czego... To, czego oni nie umią, a co ja umiem, to niech robią. No. Bo taka jest opcja, moim zdaniem. Ja za dużo umiem. Nie chcę mi się z drugiej strony bawić się w gotowanie, to nie moja liga. Masterchefem nie będę. Mi się nie chce codziennie zamawiać, choć zaraz się wkurzę i chyba zamówię. Znaczy nie, to takim względem, jeżeli miałbym no, zamawiać, a coś zjeść, no to wolałbym sobie coś zrobić samemu i zjeść, tak? I zamawiać tutaj, bo tu ciężko jest coś zamówić. U ciebie no, by to jednak chyba wolałbym zamówić.
bo jest duży, duży wybór, a jak na samemu to tak. Ale to długo też nie pojedziemy, bo w tym roku na przykład sami dobrze wiemy, że dobrze wyszliśmy na tym, że kupowaliśmy i sami sobie robiliśmy kanapki i tak dalej, mniej zamawialiśmy, bo fajnie to wyszło. I było dobrze. I ja też jestem tego za, dlatego tak robię. Fajnie zrobić porządne zakupy i później... Ale jeżeli chodzi już o tam śniadanie, kolacja i tak dalej, no to tam luz, co nie? Ale na obiad się nie rzucam na razie. Nie ma liga. No ja w szoku, ja teraz jak jadę do miasta, to sobie myślę, nie? Na to jutro na obiad, to jadę teraz to. Jeżeli chodzi kiedyś, o to... kiedyś, dobra, jadę, ty, chipsy, napoje, dobra, tu jakąś zapiekankę, pizzę, nie, to tego, nie? Zawsze mam musiał zrobić obiad, dobrze. Jeżeli chodzi o obiad, no to ja, no, co kupić, to trzeba myśleć, no bo jeżeli nawet ma kto ci to zrobić, to musi mieć co zrobić. Więc to trzeba myśleć, co się chce. Naprawdę, ale teraz całkiem inne życie. Ale ja nie narzekam, pozdrawiam tutaj oczywiście. Małżonkę. Małżonkę. Moja małżonka jest w szkole, także niestety. Pozdrawiam szkołę. Chyba nie pozdrawiasz praktyki, bardziej bym powiedział. No, dzisiaj ja. Nie pozdrawiasz. No, jak gdyby nie szkoła, to by nie było praktyk, nie? No ja. Dokładnie. Te albo we. Te. Jak kolega wyżej. No. I ją mam pod tym względem lepiej, a poza dobrze tym... Dobrze przyjechałem siać, bo kurde, tutaj pole to tak schodzi długo z tym siewem. Poza tym jak nie małżonka, to niedzielne obiadki u mamusi to też są na propsie. Kurde, nie, ja zanim bym dojechał, to bym... ja pierd... Myślę, żeby już wystygło. Jeżeli chodzi, mówię u mnie, jeżeli chodzi o takie niedzielne obiadki czy sobotnie, to jednak... Jest to fajne. No ci powiem, za 200 jak za tak zło, kurde, nie? Większy trzeba było. To byłby na twój najdroższy za 250 zł to ci powiem, no cały dzień takiego fezzarcia, nie? Nie zjechać tylko na łobionek. No nie, no ja mam bliżej. Nie, ale mówię, pod tym względem fajnie, że tak wyszło, że właśnie weekendzik u rodziców, no bo jednak jak kitolą takiego kuroka, no to o wiele lepiej wyglądą, co nie? Niż samemu jadać. Zawsze to ładnie, rosołek z rana, jak śmietana. Fajnie takie dwa dania. Ja jeszcze w jedną stronę przejazd mam koniec. Ładnie, nie ma tak gadać o jedzeniu. Przepraszam wszystkich, którzy akurat są w tym momencie głodni. No ja jestem. A to ciul tam. Też może nie mogę wytrzymać, nie? Nie tak widzę cię tą patelnię. No nie, ja ostatnio widziałem patelnię, to skończyła się pełna jajecznica na tym. Ja nie mogę patrzeć na patelnię. Nie, czemu śniło mi się, nie wiem którego dnia teraz, ostro, że patelnia mi spadła i się ale tak się pogięła i połamała, że musiałem nową kupić. Nie wiem, że zacząłeś płakać! Nie wiem, czemu mi się to w ogóle przyśniło, nie? Ale jak się zgięła, nie? Ja byłem w szoku. Pamiętam, że chciałem ją prostować, a normalnie ona tak jakby przez... Tak jakby, nie wiem, baterię z niej wyjął, nie? I przestała w ogóle smażyć wszystko, nie? Jak ją wyprostowałem, młotkiem ją napięta, ale... Baterię wyjął tam. Nie ma to tam. Tak nie mogę, nie wiem czemu mi się to przyśliło w ogóle. Ładny muszę sprawdzić ciul. Co to znaczy, pewnie będę gotował mocno. Bo już pamiętam, że kiedyś właśnie patrzyłem w ten w sennik, to się tak chyba nazywało, co nie? Jo, ja ostatnio Bronkowi sprawdzałem, bo mu się wilki śniły, że do silnika mu biegły i go zagryzły, nie? I mówi, że mu się co drugi dzień śnią wilki, jak biegają gdzieś na polu, jak on coś robi i go zagryzają. Nie, no ja pamiętam w tamtym roku to stado lisów, co było na Nożynku. Ja pitoleteo, to byłem obsrany, nie powiem, bo... Wszystkie drzwi pozamykałem. Skurwysyny, tylko oczy było widać. A ja kurwa, jak powiem ci, też robiłem na Biskupowie, tam przy tym lesie ani budynków, ani nic. I kopie. I najgorsze jest, jedziesz przy lesie i zawraca na poprzeczniaku. I światłami tak tylko migniesz, nie? Przez las. Ja pierdolę, a tam co chwila jakieś oczka, nie? No, kopie, masakra. Po kamień to jest bieg jak na 60 normalnie. Ja byłem taki zcapany. Ja nie powiem akurat. Tamten moment był naprawdę taki nieciekawy, bo to była godzina 23 tej po nocy, co robiliśmy. A tam jakieś stado się wyrąbało i jak nie po polu zaczęły łazić. Jeszcze tym bardziej tych pól nie znasz, tu no. Coś ten masakra, no. Tam akurat no nie było fajnie, ale tak, wysiąśmy, pierdolę, ja tam nic nie widzę teraz. Kamieni nie ma, mówię, no zajebiście, mówię. No to zamykałem się i elo, co nie. Ale patent na nich złapałem po jakichś, nie wiem, może 20 minutach. Trąbił. Nie. Przygazowa na pełnej kurwie. I uciekali. Serio, nie spodziewałbym się. A że akurat ciągniki mokrzyni, wiesz, dają radę. No to jak, wiesz, akurat, bo jeden taki młody był. Jest jednak jeden był bardzo młody. I chyba on, wiesz, nie czaił bazy, o co chodzi. I on tak od nich odchodził. Sam. A tak to cała reszta się w stadzie trzymała.
Więc jak wiesz, jak takich trochę więcej było i wtedy gwizd na pewno. Kurwa, czuje się jak na Geographic, nie? Na Geographic. Albo to co jak na jedynce ona opowiada, nie? A to Krystyna Czubna. Stado dzików przemierza właśnie przez Nożynko. Nie, to stado lisów było. Może być i... Nie no, kurwa, ja dziki to nawet nie wiem, co on zrobił. Jakby tyle było dzików, co tam było lisów. Tumshot 564 za ziemnioki i rośnie. No i niech rośnie. Patrzymy, beka sprzedałem na twoim odcinku, ale miał beka. Dobre by to było. Takie tam ciekawe wspomnienia z lisami na Nożynku. Ale było. Patent dobry, a że gwizdek umie gwizdać, no to tak im gwizdną, że wszystkie się z tego pola zebrały. Najlepsza była chyba końcówka potem, jak musiałem jechać dalej do pana Bogdana. To już nie ciekawie było, ale już ich nie było, więc to był plus. I tym oto akcentem National Geographic kończymy ten odcinek. Już na kolejny zapraszam do sąsiada. Tam koniec siewów, można tak powiedzieć. I już potem lecimy ze żniwami. Dziękuję wam serdecznie. Zostawcie łapkę w górę. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Cześć!